Są kibice, jest wygrana. Słucham. Spierdolnicie łapie jest wygrana. Co? Spierdolnicie łapie jest wygrana. No jest, no. Idziemy? Idziemy. Marcin Ząbek po powrocie na FEN21 gratuluję. Cały team wokół ciebie zebrany. Kibicować tobie, to chyba musi dodawać takiego ekstra siły. No dodaję, wczoraj mówiłem, że robota jest tylko w klatce, no ale słyszy się tych kibiców, no i to niesie i naprawdę dla nich chce się chyba wygrywać i nie tylko dla siebie, tylko przede wszystkim dla tych kibiców. Będzie ciężko się krzyczeć. Toni Valtonen, który miał takie momenty często, że się słaniał po swoich ciosach, więc zastanawiam się, czemu w tych momentach nie przycisnąłeś właśnie tempa. Wiesz co, zdawało mi się, że może nie symulował, ale może być. To jest szwany lis, nie można się podpalać. Cały czas zasada była walki taka, żeby bić spokojnie, taktycznie, technicznie, żeby nie robić jakichś głupot, tak? Jeżeli dwie rundy już fajnie poszły, było na moją korzyść, to nie chciałem się potknąć, tak? Gdzieś tam mnie próbował do parteru za wszelką cenę ściągnąć, ale nie spałem przez ten okres, to mnie nie było, bardzo mocno trenowaliśmy ten parter, to obrony przede wszystkim, bo żadna tam wirtuozja ode mnie nie wychodzi, ale przede wszystkim obrona, wychodzenie z tego parteru, no i myślę, że to zrobiło na pewno swoją dobrą robotę. Jak kardio wytrzymałeś właśnie w tych 97? Nie, no słuchajcie, jest wszystko w porządku, ja wydolnościowo zawsze jestem przygotowany na o wiele więcej, także tutaj na razie póki co nie możemy narzekać. A psychicznie jak się po tej kontuzji po powrocie czułeś? No i strasznie, psychicznie to bardzo ciężko, no naprawdę, dwie przegrane, dużo oczekiwań od mojej osoby, chciałbym sobie jeszcze, tak jak mówiłem ostatnio, trochę pokazać i dać szansę może na coś więcej. No może teraz, może nazwisko, jakie weszło do mnie na rozkładówkę, może mi to pozwoli, może mi da taką możliwość, no nie wiem, no. No cieszę się, że wróciłem, jestem szczęśliwy w tym momencie. Będzie mu brał Rasza, bo on za państwo. No to mogę mu ten pożyczyć, OMO. Toni Valtonen walczył w Rashgardzie, wiemy z jakich powodów. Czy dla ciebie miało to znaczenie, jego poglądy, czy to jest rywal jak każdy inny? Wiadomo, że poglądy, no człowiek myśli o tych poglądach. Dla mnie niezrozumiałe są te poglądy. Nie wiem, jak to tam z nim wygląda, ale no ja podchodziłem przede wszystkim jak do zawodnika. I tyle, no to co on tam sobie odprawia, co sobie wyprawia, to jest jego życie i jego sumienie. On się z tego kiedyś będzie rozliczał, tak? Ja cieszę się, jakim jestem obecnie człowiekiem. I myślę, że chyba złym nie jestem, skoro taka rzesza ludzi tutaj przyjechała dla mnie. Prawda, czy chciałbyś się zrewanżować swoim ostatnim rywalom, z którymi odniosłeś porażki? Myślałem o tym, mówiłem już prezesowi o tym, że jak najbardziej chciałbym mieć taką możliwość. W takim razie teraz, ile potrwa przerwa, kiedy będziesz gotowy na kolejną walkę? Wiesz co, rozbity nie jestem, to teoretycznie mógłbym się za tydzień bić, tak, ale nie wariujmy, muszę odpocząć troszeczkę, mam kupę roboty w domu, obowiązki, rodzina, no chwilę muszę poczekać. Na koniec kilka słów do fanów. No dziękuję przede wszystkim moim fanom, moim sponsorom, wszystkim ludziom dobrej woli. Pozdrawiam. Ja go zrobiłem! Pozdrawiam kolegów z Zamuru, którzy też trzymają za mnie kciuki. Pozdrawiam Berlin. Miałem pozdrowić Kołobrzeg, ale kuzynka jest tutaj. Pozdrawiam Niemcy, pozdrawiam wszystkich, którzy są mi przybyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.